Cześć, witajcie moi kochani, witam was w mojej nowej serii. Jeszcze nie wiem jaką nazwę, może wydać wam jakieś pomysły. Chciałabym, żeby te filmiki was też zmotywowały, żeby coś fajnego wniosły do naszego życia, naszego, bo mojego też oczywiście. W filmikach będę pokazywać pomysły na zdrowe przekąski, koktajle, napoje, coś co możemy sobie zjeść i od tego wielce nie przytyjemy, jakieś może ćwiczonka. A co spowodowało, że nagrywam taką serię? Otóż od 3 tygodni i 3 dni jestem na diecie i powiem wam, że całkiem dobrze mi idzie, bo schudłam 3 kilo. 3 kilo dzisiaj zauważyłam, wiecie co? Był taki już czas, że byłam załamana, podłamana, tak po 2 tygodniach, kiedy nic mi się prawie nie ruszało. Ta waga ciągle tak krążyła wokół tej jednej liczby, ciągle był kilogram mniej, kilogram więcej, pół kilo. Co jem od tych kilku tygodni? Jest to przede wszystkim pieczone, gotowane i grillowane jedzenie, czasami duszone. To nie jest moje noworoczne postanowienie, po prostu stwierdziłam, że przechodzę na dietę, czekam na wyjazd męża, tak sobie myślałam, że jak mąż wyjedzie na 2 miesiące, to ja zacznę dietę. Ale obudziłam się 3 dni przed tym wyjazdem męża i stwierdziłam, nie za 3 dni, tylko teraz, już, dzisiaj zaczynam tą dietę, bo znowu mi się nie uda. No i co? Wytrwałam. 3 tygodnie, 3 dni, jutro będzie 4. A w lato już będzie kilka miesięcy i mam nadzieję, że z tego czasu odzyskam dosyć fajną figurę. Widzieliście już na pewno moje inne filmiki o odchudzaniu, bo już kiedyś udało mi się bardzo dużo schudnąć. Jeżeli tego nie widzieliście, to zapraszam was, jeżeli macie ochotę, do takiego filmiku. Link będzie gdzieś na pewno na dole, może w opisie. Co robię, gdy mam chwilę słabości? Gdy mam chwilę słabości, to zdarzyło mi się, może to jest obrzydliwe dla niektórych, zdarzyło mi się po prostu to wsadzić do buzi, pogryźć, przeżuć, a później w ostatniej chwili sobie myślę, Boże, co to mi da, że ja to połknę, skoro już smak poczułam? No i wypluwam czasami do kosza. Rzadko, bardzo rzadko mi się to zdarza, ale czasami niestety tak jest. Nie wiem, czy to dobre. Na pewno nie jest dobre, ale to jest mój sposób. A jeżeli chodzi o słodycze, to bardzo, ale to bardzo pomaga mi gorzkie kakao, tak jak dodaje się do ciast. Robię je z wodą i czasami dodaję słodzika. Wiem, że słodzik to jest zło, tak wszyscy mówią. Jeżeli wy macie jakieś inne swoje ulubione zamienniki cukru oczywiście, to z nich skorzystajcie. Czy ćwiczę? Jak wcześniej wspominałam w tagu o mnie, w kilku faktach o mnie, mówiłam, że nienawidzę ćwiczyć i to jest prawda. Może mi raptem pyta, słuchaj, ten orbitreka czy nie? Może jak kiedyś prędzej czy później będzie ten orbitrek, to czemu nie teraz? No i mamy taki wojewódzki orbitreczek mój. Przyjaciel, nieprzyjaciel, jak wam mówiłam na Instagramie i Facebooku. Prowadzę, zapraszam. Powiem wam, że ćwiczę codziennie. Na początku było tak, że robiłam sobie jeden dzień przerwy i ćwiczenia, jeden dzień przerwy ćwiczenia. To nie trwało długo, bo stwierdziłam, że przecież ćwiczenia nie mają być przyjemne, tylko mają być ciężką pracą i mają z nas podwydusić, mają być nawet cierpieniem, męczarnią. Ale właśnie to spowoduje, że coś zacznie się w nas zmieniać, prawda? Więc podeszłam do tego inaczej. Na początku po 5 minut, to było dla mnie w ogóle straszne, nie? Ale po tych przemyśleniach moich zaczęłam robić 15, bo najwięcej to było najpierw 14. Później robiłam w każdym dniem minutę więcej. Na razie zatrzymałam się na 18. Czasami sobie zmieniam obciążenie na różne, czasami próbuję sobie tam zwiększyć, żeby na nogi, szynogi bardziej popracowały mięśnie. Mam nadzieję, że ta seria się wam spodoba, że przyjmiecie ją ciepło. Oczywiście czasami zdarzy mi się zrobić może coś bardziej niezdrowego, ale w innej serii. Nie będę tego jeść, ale jak wiadomo mam dzieci, czasami słodycze pojawiają się w domu. Jakieś fajne pomysły na różne okazje, przecież nie każdy musi być na diecie. No dobrze, to zaczynamy od ćwiczeń.
następnego. Nagrywam dla Was różne przepisy, różne moje pomysły i to mnie bardzo, bardzo motywuje. I mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego filmu, że z filmu, bo będzie to seria. Jeszcze nie wiem, jak ją nazwać, może wydacie mi pomysł na to. Bardzo dziękuję Olesce, że poleciła mój kanał, z tego tak się ucieszyłam, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Naprawdę, aż nie mogłam w to uwierzyć, bo taka szczęśliwa, ciągle jestem. Agi, dziękuję bardzo, że tak, że mój kanał poleciła. I stylizacji spodobał się mój filmik, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Jeżeli Wam się podobają filmiki, to udostępniajcie je innym. Może powiedzcie komuś o moim kanale, żeby się dowiedzieć. No cóż, pewnie, że chciałabym, żeby więcej osób o mnie wiedziało. Do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko. Buziaczki, pa, pa!